Międzynarodowa konferencja dyrektorów szkół odbyła się dziś w Sejnach. Wzięło w niej udział prawie 50 dyrektorów z powiatu sejneńskiego i litewskiego okręgu łodziejskiego. Organizatorami spotkania byli Starostwo Powiatowe w Sejnach, Miejscowy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Celem spotkania było wzajemne poznanie systemów oświaty działających w obu krajach. Jednym z trudnych tematów, które dotyczą zarówno Polaków, jak i Litwinów, jest niż demograficzny, powiedział Radio 5 Andrzej Małkiński, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Wspólnie będziemy się zastanawiać, jak sobie z tym problemem radzić, dodał. Mówimy o integracji, o współpracy, o różnicach w systemie tym i tamtym i mówimy o tym, jakby te nasze wysiłki, aby było lepiej w kryzysie, który dotyka i nas, i Litwinów, aby to przetrwać lepiej. Także Roma Giedraitienne, dyrektor gimnazjum w Łoździejach, przyznaje, że chce wynieść z polsko-litewskiej współpracy jak najwięcej. Mamy nadzieję, że będziemy współpracować ze sobą i wyniesiemy z tego spotkania jakieś nowe inicjatywy. W Sejnach z litewskimi szkołami współpracuje przedszkole miejskie numer 1. Beata Dźwilewska, dyrektor placówki, zaznacza, że takie kontakty dają wiele korzyści. Przede wszystkim dzieci od najmłodszych lat uczą się tolerancji i otwartości na innych ludzi. To ważne, zwłaszcza na Sejneńszczyźnie, gdzie spora część mieszkańców to mniejszość litewska, dodaje. Chcemy właśnie od najmłodszych lat uczyć dzieci tego, że trzeba być tolerancyjnym, tak, i otwierać się na tę inność, różnorodność, nawet na nieznajomość języka, bo dzieci jadą tam, nie wszystkie rozumieją. Mamy litewskie dzieci przy szkole. Wspólne uczenie się jednej zabawy po litewsku, w języku litewskim, w języku polskim. No i potem dzieci przez powtarzanie i przez to, że im się to podoba, bardzo chętnie w późniejszym czasie skłaniają się do tego, żeby poznawać tą kulturę, języki. No i myślę, że potem to rzutuje na przyszłość, tak?